Projekt Kino RP zaczął się już ponad 5 lat temu. W 2008 roku była jego oficjalna inauguracja na festiwalu w Gdyni. Filmem po rekonstrukcji cyfrowej, pierwszym, jakim był Pociąg Kawalerowicza. Zrobiło to niesłychane wrażenie, zwłaszcza w przypadku filmu tak zniszczonego jak ten, gdzie po raz pierwszy na ekranie kinowym można było zobaczyć nie tylko usunięte uszkodzenia, ale także przede wszystkim pełnię planu filmowego, jaki był wykorzystany i tak naprawdę cały zamysł artystyczny i operatorski związany z tym filmem. Bardzo zniszczony film zamienił się w perłę polskiej kinematografii. Idealny film do tego, żeby zainaugurować projekt, który od tego czasu wykonał już, w ramach tego projektu wykonaliśmy już prawie 200 filmów fabularnych, krótkometrażowych i animacji. Rekonstrukcja cyfrowa pozwala nam przywrócić dzieła w takim kształcie, w jakim one zostały stworzone, a przynajmniej najbliższym na podstawie tych materiałów, którymi dysponujemy dzisiaj, które przetrwały w archiwach. To też oznacza, że filmy, które oryginalnie były tworzone w formatach kinowych, tak jak na przykład Krzyżacy, którzy jako pierwszy film w Polsce powstali w CinemaScope, możemy przywrócić w tym właśnie formacie obrazu i tak naprawdę po raz pierwszy pokazać go wszystkim w pełnym spektrum obrazu, który powstał na planie i który stworzył film Krzyżacy. Do tej pory, przed rekonstrukcją cyfrową tego filmu, jedyne co mogliśmy obejrzeć, poza nielicznymi kopiami pozytywowymi w kinie o wątpliwej jakości obrazu i dźwięku, to kopię telewizyjną, która z zasady była wpisana w proporcję obrazu 4:3, czyli palowską proporcję obrazu. To oznaczało w praktyce utratę ponad 30% obrazu, który został stworzony dla tego filmu i którego my nigdy nie mieliśmy możliwości obejrzeć. Mówię o lewej i prawej krawędzi. Tam znajduje się całkiem dużo tego pierwszego planu, czasami nawet. Rekonstrukcja pozwala nam także w nielicznych przypadkach sięgnąć jeszcze dalej. Wiele z naszych filmów ulegało ingerencji cenzorskiej. Jednym z najbardziej spektakularnych przykładów filmów, które i tego, jak film po rekonstrukcji różni się od tego, co znamy, a jednocześnie jak bardzo przybliża się do tego, co powstało, jest film studia filmowego Tor, w którym chodzi mi o przypadek Krzysztofa Kieślowskiego, który podczas rekonstrukcji cyfrowej został odtworzony z wyciętych także fragmentów przez cenzurę. Okazało się, że te fragmenty są. Udało się odtworzyć wszystkie poza jednym, który przetrwał tylko w dźwięku, nie w obrazie. I tak na dobrą sprawę, pokazując ten film, bo jego premiera po latach odbyła się w zeszłym roku, po raz pierwszy pokazaliśmy taki film, jaki stworzył Krzysztof Kieślowski, a nie taki, jakim zrobili go cenzorzy. Co ci powiedział ojciec, jak umierał? Halo? Witek? Tak? Witek? Tak, tato? Zabierają mnie do szpitala. Chciałem ci powiedzieć, bo możesz nie zdążyć. Nic nie musisz. Czego nie muszę? Niczego. Tato! Miał pan szczęście. Mógł pan nie zdążyć. Mogę, mało brakowało. Przedstawię ci też panu Długość. Jakby pan czegoś potrzebował, to niech pan się do mnie zwróci. Co to, podanie paszport? Nie, to deklaracja partyjna. Konwicki czytałeś? No i to trzymają stawę trochę od pana, przecież to jest nielegalne. Twoja dziewczyna też się w to bawi? Pani pozwoli ze mną. Myśli pan, że to przypadek? Zacznijmy od początku. Nie zdążyłem. Gdybym było 5 sekund wcześniej, to... Jak się wstąpi do partii, to się łatwiej żyje. To jest wielkie świństwo.
To co oni robią? Zajmował się pan nielegalną literaturą. Organizował pan jakieś zebrania w swoim mieszkaniu. Chcemy wiedzieć, z kim się pan będzie spotykał. Coś mi się za bardzo szczęście ostatnio. To nie zależy tylko od przypadku. Czasami myślę, że tak.